Dobra, słuchajcie, to lecimy z następnym filmikiem. Teraz tym razem będzie, słuchajcie, wiecie co? GPS do hulajnogi. Kurczę, normalnie kupiony za 18 zł. Allegro. Także zobaczymy. Najpierw zrobię pierwszą część w ten sposób, że po prostu rozpakuję to. Pokażę wam, jak to wygląda. A drugą część już, bo dzisiaj już mi się za bardzo nie chce tych filmików już kręcić. Drugą część zrobię po prostu już taką, że rozkręcę go, pokażę wam, jak on wygląda w środku. Czy jest jakaś karta SIM, znaczy w sensie, czy jest jakiś slot na kartę SIM, czy nie. Słuchajcie, były trzy sztuki, dwie sztuki już były wykupione. No i tą trzecią, ostatnią kupiłem ja, tak? Z Winda. Oczywiście ja mam hulajnogi, które, znaczy inaczej może, mam części do hulajnóg, które pochodzą właśnie z tej wypożyczalni, prawdopodobnie hiszpańskiej, z Hiszpanii, Winda. Ponieważ kupywałem je u pewnej osoby z Allegro, ale to nie jest ta osoba, całkowicie inna, także zobaczymy sobie, jak ten GPS będzie wyglądał. Co my tu mamy za opakowanie? Jakieś Prime. Amazon Prime. UN3481 for emergency call. Aha, że trzeba dzwonić. Global Response Access Code. Co to jest? Kurde. Lubię nieraz sobie oglądać te pudełka, które pakują ludzie. Różne wysyłki. A, i mam dla was jeszcze taką małą informację a propos już tego filmiku. Idzie do mnie sterownik, słuchajcie, do Ninebota, uszkodzony. Od pewnej osoby, która mi go wysłała skądś tam. Także będzie też niedługo, niestety, znowu filmik z próby naprawy takiego sterownika. Także wiem, niektórzy z was już płaczą, mówią, o Jezu, nie, tylko nie sterowniki, proszę cię. No widzicie, no, o kurde, teraz jest GPS, czyli wow, duży ten GPS. Plastic, this is not a metal, this is plastic, fantastic. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o samego GPS-a, No, kurde, trochę. Nie wiem, ile jest, 300 gram waży. Ale powiem wam, że spore to jest. No, na rurę się to montuje, słuchajcie. Skręca się takimi tutaj czteroma śrubami. Jeszcze chyba tutaj są te dwie. To jest mocowanie, słuchajcie, od tych dolnych śrub na tej rurze, co jest w hulajnodze nad kołem. No i powiem wam, że spore to jest. Spore. Głośnik. Otwór na głośnik. Czyli hello, hello, zostaw tą hulajnogę. Nie ruszaj jej. Ciekawe, czy kiedyś ktoś słyszał, jak ktoś gada przez ten głośnik do niego z tych operatorów, którzy tam, nie wiem, monitorują te hulajnogi. No i co wam powiem, no. Jest złącze do podłączenia. Zaraz wezmę specjalny sterownik jeszcze. I zobaczymy, czy to będzie paszowało, czy nie będzie paszowało do sterownika. Bo mam tych sterowników też całą reklamówkę. No i potem sobie go rozkręcimy. Cztery śruby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tutaj te złącze, które się tam podłącza. Dobra, słuchajcie, ja na razie nie będę go rozkręcał. Wind, czyli jedziecie jak z prędkością wiatru. Zależy, jak wieje. Dobra, dajcie mi chwileczkę, idę po sterownik jakiś. No i słuchajcie, mam, wygrzebałem sterowniczek, który ma dwa kabelki. Jeden jest właśnie do tego, a drugi do wiadomo czego, tak? Są kolory, różnią się. Ja się raz pomyliłem,
Zrobiłem zwarcie, musiałem potem naprawiać to. Podłączyłem na odwrót. I normalnie była swara. Jejku. Co ja tu rzeźbiłem? Dobra, powiem tak. Jeżeli chodzi o tą wtyczkę i o tą wtyczkę, to powiem wam, że mamy pinów raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj mamy dziurek też raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Można podłączyć tylko w jeden sposób, bo jest strzałeczka i tam jest taka wypustka. I uwaga, spróbuję to podłączyć. Tutaj do tego. I voilà. Sterownik podłączony do GPS-u. Teraz możecie mnie śledzić. Nie, to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, tu jest głośnik. I teraz tak się zastanawiam. Widziałem gdzieś projekt, który jakby dawał taką możliwość, że tworzyliście sobie własny jakiś tam, nie wiem, serwer czy coś takiego. Jakoś się tam logowaliście i mogliście sobie tam jakoś śledzić przez GPS-a hulajnogę. Nie pamiętam, gdzie to było w tej chwili. Natomiast wiem, że coś takiego widziałem. I teraz jest pytanie, czy ten GPS, mógłbym jakoś uruchomić z hulajnogą tak, żeby na przykład samemu sterować na przykład blokadą hulajnogi, zmianą prędkości. To by było super. To by było super. Nie mam dostępu do tych ich aplikacji. No ale dobra. Więcej tu już chyba nic nie rozkminię. Sami widzicie, no można to podłączyć. To jest tak podłączone do sterownika. Fajnie by było, gdyby można było ten GPS jakoś wykorzystać, chociaż do tego, żeby monitorować położenie hulajnogi. Oczywiście można by to jakoś zamaskować. Chociaż, czy ja wiem, czy da się to zamaskować? Każdy złodziej będzie wiedział, o co chodzi, co to jest. Ale widzicie, to jest tak fajnie zrobione, że ten kabel jest róże przychodzi, to nic nie utniecie, nie podejdziecie do hulajnogi, nie utniecie kabla i po prostu jakby zablokujecie GPS-a. Czy on ma jakiś sobie akumulator? To też jest dobre pytanie. No troszeczkę, no czuć, że waży, ale to też ta obudowa, podejrzewam, że dużo waży. Mocny plastik, widać, że tu są pobijania, czyli sporo to przetrwało i teraz mnie tak zastanawia, aha, wind to jest w ten sposób. Dobra, jak deszcz pada, to głośnik jest na dole. Myślałem, że jest na górze. Jakby deszcz padał, no to wtedy wszystko wpada tutaj do tego. No i zajmiemy się kwestią też, jak jest taki GPS uszczelniony przed wodą, tak? Bo to też jest ważne. Przecież te hulajnogi, które stoją na dworze, one są tak masakrycznie raz wystawione na warunki atmosferyczne, że się w głowie nie mieści. Leżą przewrócone, tarzają się gdzieś tam w błocie, w trawie. No, to jest kosmos. To naprawdę trzeba dobrze taką hulajnogę przygotować do terenu. Nie przedłużam. Ile? 10 minut, zaraz będzie filmik. Czyli sami widzieliście. Pasuje. Zrobimy sobie jakiegoś testa kiedyś, podłączając go do sterownika takiego. I ciekawe, co się wtedy stanie. Czy jakimś błędem będzie sypał sterownik? Czy po prostu nic się nie będzie działo, a się aktywuje GPS i w windzie zobaczył, what the fuck, Polska? Gdzie nasza hulajnoga? O nie, śmieję się teraz. Dobra, kończę na tym filmik i sami napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, o tym GPS-ie. Trochę kawał plastiku jest. Dobra, trzymajcie się, pozdro. Idę, kurde, odpoczywać.